No tak, moi drodzy, można się wszystkiego spodziewać. Na przykład tego, że już niebawem będziemy mieli piątek, a po piątku wiadomo co jest. Jest weekend, są imprezy, jest frywolna zabawa. Oczywiście o planach imprezowych będziemy was dzisiaj informowali podczas tego spotkania do godziny 23. Będzie przewodnik imprezowy na weekend, ale oprócz tego także będzie dobra muzyka. To oczywiście hit na maksa na antenie Radia Interesacja. No i moja skromna osoba, Rafał Skandi, która teraz wita się z wami bardzo serdecznie. Fajnie, że jesteście. Mam nadzieję, że pozostaniecie ze mną do samego końca, czyli do 23 dzisiaj na antenie Radia Interesacja.pl. Oczywiście podczas tego programu jestem dostępny na kilka sposobów. Można do mnie zadzwonić pod numer telefonu stacjonarnego 67 888 7171. Czekam na gadu 311 54 354. Zakładka pozdrowienia na stronie Radia Interesacja, a także czat na naszej stronie chat.interesacja.pl. Razem ze mną jest Misio, a ten weekend napisał: pozdrawiam Skandi, ciebie i słuchaczy. Dzięki, Misio, ja oczywiście także ciebie pozdrawiam, za chwileczkę odpiszę tobie, a teraz w telegraficznym skrócie powiadomię ciebie, jak i innych, czego dzisiaj posłuchamy sobie na pewno w całości w tym programie. To jest Radio Interstacja. W tej godzinie usłyszysz to... Cleo, zabiorę nas w remiksie Bosto, już za chwileczkę, dokładnie za 40 sekund wystartuje. Zagramy też to. Można powiedzieć bez dwóch zdań, że klasyka klubowa to Paquito, Living on Video, rok 2005. W tej godzinie również pojawi się ten kawałek. Znana doskonale Sandra Link w klimacie Play My Drum. Zostań z nami, Radio Interstacja. Jeżeli się nie przedstawiłem, no to jeszcze raz, w takim razie mam przyjemność i okazję powiedzieć do was: Rafał Górski, to jest moje imię, nazwisko, a ksywa artystyczna Skandi. Witam, dobry wieczór, zapraszam do 23. Ponad obłoki szare, gdzie perspektywa zmienia kąt. Nie mam nic, nie chcę nic mieć na stałe. Ucieknijmy razem stąd. Uwolnię cię od... Ja przepraszam, że wtrącam się, gdy Cleo śpiewa, ale muszę to powiedzieć. Puchatek, osoba, która jest ze mną na czasie, po wielu latach powraca do słuchania radia. Ach, jak mi jest miło, Puchatek, naprawdę wiele lat tutaj ciebie nie było. Miło, że dzisiaj włączyłeś radio i jesteś razem z nami. Coś mi się wydaje, takie mam przynajmniej przeczucie, że Justyna także nas słucha. Jeżeli tak też jest, to gorące pozdrowionka. Justynko, przyjmij w tym właśnie momencie, to dla ciebie. Radio Interstacja, hity na maksa, najlepsza muzyka pod słońcem specjalnie dla was. Za chwileczkę kartka z kalendarza. Jeżeli nie wiecie, no to zaraz się dowiecie, co ciekawego w dniu dzisiejszym kryje się. 14 dzień kwietnia. No proszę, kogo mógłbym się spodziewać? No wszystkich, ale Moniki z Piły niekoniecznie, z tego względu, że dawno jej z nami nie było. Tym bardziej miło mi jest, że jest słucha radia, no i nawet do mnie teraz napisała: witam, witam skromną osobę, witam cię bardzo serdecznie, Monisiu, wzorem lat wcześniejszych, bodajże roku 2006, 7, jeszcze 8, słuchasz nas ponownie. Po 10 latach fajnie jest wrócić, prawda? Witam gorąco i serdecznie Monikę z Piły, fajnie, że jesteś razem z nami. Zawiole nas, tam na chwilę.
A ja dzisiaj podczas tego wieczoru z interesacją na pewno zabiorę was w klimat hitów na maksa. No i będę je wam prezentował aż do 23 dzisiaj na antenie Radia Interesacja. To 14 dzień kwietnia, no i czwartek cały czas jeszcze w kalendarzu przez dokładnie godzinę i 55 minut, 105 dzień roku. No i cały czas 15 tydzień roku trwa. Wszystkiego najlepszego dla solejzantów. Dzisiaj świętują Bernika, Justyna, Arkadion, Ernestyna, Izabela, Jadwiga, Julianna, Krzysztof, Lambert, Lamberta, Lawinia, Lawiniusz, Maksym, Maria, Myślimir, Symplicja, Tomaida, Trofim, Tyburcja, Tybercjusz, Tyburcy, Walerian i Wszegniew. Uff, przebrnąłem. Wszystkiego najlepszego dla solejzantów. Jeżeli znacie osoby o takowych imionach, które dzisiaj obchodzą imieniny, no to składajcie im życzenia. Macie jeszcze dokładnie godzinę i 54 minuty na to, żeby nie było, że nie mówiłem, żeby nie było, że jest za późno, żeby nikt się nie obraził. Przysłowie na dziś, na świętego Justyna, siew się w polu zaczyna. No chyba, że ktoś o zimę zasiał, no to w tym momencie już się nie musi martwić o siew, a raczej o to, żeby wzeszło. Jeżeli popada, to wzejdzie. Jeżeli chodzi o Wielkopolskę, niestety deszczu na lekarstwo, ale wierzymy, że to się zmieni. Nietypowe święta na dziś. Dzień ludzi bezdomnych. Wszystkiego najlepszego. Obyście w końcu znaleźli dach nad głową, a także dzień patrzenia się w niebo. No to spójrzmy teraz. Wyjdźmy trochę przez okno, dobrze? I co widzimy? Gwiazdy? Nie, słuchajcie, ja gwiazd nie widzę. Dlaczego? Pomyślmy dlaczego. No pewnie dlatego, że chmury są na niebie. Oby z tych chmur zbyt dużo deszczu nie spadło, ale z drugiej strony rolnicy na pewno by się cieszyli, gdyby ten deszcz spadł, w związku z tym, że to zboże w końcu by wzeszło, no i plony na pewno byłyby lepsze, aniżeli póki co prognozowane. Na naszym zegarze 8 minut po godzinie 22. Master Boy, Porky The Was dla Moni Spiły, dla Puchatka, no i dla tych, którzy cały czas nas słuchają, to Interstacja. Hity na maksa. Hity na maksa. Interstacja. Doszły mnie słuchem, że razem z nami jest także Daria. Witam cię serdecznie, Darią, na antenie Radia Interstacja.pl. No zostań ze mną, bardzo cię proszę. No i napisała Monia z Piły, dzięki Skandi za pioseneczkę, ależ nie ma za co, sama przyjemność jak zawsze po mojej stronie. Pioseneczka z lat 90. jeszcze od formacji Master Boy, Porky The Was, między innymi dla Moni z Piły. Yo.
11 minut jeszcze po godzinie 22 napisała Monia z Piły. Kolejna informacja teraz od niej na naszej antenie. Pozdrowionka dla Daruni i Mateuszka, moich małych skarbusiów. A pamiętasz, Monia, jak te małe skarbusie wydobywały z siebie takie dźwięki? Kiedy to było? Ale było i o tym się oczywiście nie zapomina. Tymczasem nowym pracownikiem brytyjskiego resortu spraw zagranicznych został, uwaga, kot. Swoje imię Palmerston otrzymał po jednym z 19-wiecznych ministrów. Resort tym posunięciem zyskał sobie bardzo szybko przychylność i rozgłos w internecie. Niestety do tej pory Palmerston niechętnie daje się fotografować, przez co w internecie nie można znaleźć jeszcze żadnego jego zdjęcia. Głównym zadaniem nowego pracownika MSZ ma być łapanie szczurów i myszy, które grasują na terenie resortu. Kot, zdaniem pracowników schroniska, jest bardzo przyjazny ludziom oraz pewny siebie, dzięki czemu powinien sprawdzić się w swojej pracy. Tak więc życzymy mu z całego serca oczywiście powodzenia, oby tych myszy wyłapanych było jak najwięcej. Interstacja.pl. Excuse me, can I please talk to you for a minute? Już za chwilę wiadomości ze sportu, a powiem co, specjalnie dla was kolejny klimat. Jakiś czas temu pytałem się Moniki, czy pamięta te dźwięki, jakie kiedyś wydawały jej pociechy. Monia napisała, no to było bardzo dawno temu, ale było i tego się nie oszuka. No to jeszcze raz powspominajmy. Daria czy Mateusz? Mateusz czy Daria? A może jakoś w duecie to połączymy, co ty na to? Excuse me, can I please talk to you for a minute? No i jedna z pociech, czyli Daria napisała, to był Mateusz, na pewno Mateusz. Czemu, Dario, to nie ty, co? Nie chcesz się przyznać, że kiedyś też płakałaś jako małe dziecko? Wzorem dnia wczorajszego, a także przedwczorajszego, również i dzisiaj Malwinka ze Skisa jest obecna. Hej, hej, Skandi, to znowu ja, tu jestem, witam i pozdrawiam, poproszę selfie, chuda Kaśka. Będę szukał, tak długo będę szukał, aż w końcu znajdę. Jest razem z nami także Darek z Jędrzejowa. Napisał, no to se, jestem robaczki. Darek, gdzie ty byłeś wczoraj, co miałeś być i testować sprzęt, ale chyba cię jednak zabrakło. Sissy Catch, poproszę, Heaven and Hell, będzie na pewno dla ciebie. Excuse me, can I please talk to you for a minute? The Girl Is Mine. Na naszym zegarze 15 minut po godzinie 22 w studiu jest już z Nikola Zbyszewska. Czas najwyższy w związku z tym na wiadomości sportowe. Dzieje się w sporcie. Zapraszam na program Nikola Zbyszewska.
Pod koniec grudnia zeszłego roku przyszło na świat pierwsze dziecko Marit Bjergen. Lada dzień matką zostanie również Keegan Randall. Amerykańska biegaczka narciarska ma ustalony termin porodu na 21 kwietnia. Randall w czasie ciąży nie próżnowała. Rywalka Justyny Kowalczyk regularnie ćwiczyła na siłowni i biegała na nartach, co widać na jej Facebooku. Dzięki temu nie przybrała mocno na wadze. Amerykanka chce wrócić do rywalizacji sportowej pod koniec roku. Robert Lewandowski ma żonę, która dba o jego dietę i formę fizyczną. Na wsparcie swojej drugiej połówki zawsze może liczyć również piłkarz Zenitu Sankt Petersburg Ezekiel Garaj. Partnerka sportowca Tamara Gorro uwielbia ćwiczyć z ukochanym. Na jednym z filmików widać, jak pracuje nad mięśniami brzucha i po każdym podciągnięciu całuje Garaja. Piłkarz z Argentyny wygląda na szczęśliwego. Piłkarze trzecioligowego klubu hiszpańskiego Ciudad de Murcia zremisowali bezbramkowo z Yeclano Deportivo. Po meczu mieli wielkie pretensje do sędziego, który dosłownie okradł ich z gola. Do kontrowersyjnej sytuacji doszło w końcówce pierwszej połowy. Zawodnicy z Murcji po rzucie z autu wypracowali sobie akcję bramkową. Nie dane im jednak było cieszyć się z gola, bo dosłownie sekundę przed tym, jak piłka wpadła do siatki, arbiter Martinez Canavate odgwizdał koniec. U nas to też już koniec. Zapraszamy już jutro. Dziękujemy Nikoli Zbyszewskiej. Zapraszamy na jutrzejsze wiadomości sportowe. Jak zawsze kwadrans po godzinie 22. Pytałem się Darka z Jędrzejowa, dlaczego go wczoraj nie było. Napisał samoczynnie, oczy się zamknęły po pracy. W związku z tym rozumiemy. Miejmy nadzieję, że ciężka praca jutro nie będzie na ciebie czekała absolutnie. Że jutro się zrelaksujesz jak na początek weekendu. Teraz dla ciebie gramy Sissy Catch. To był Mateusz, to Mateusz płakał, napisała Daria, bo ja byłam grzeszna i nigdy nie płakałam. No ciekawe, czy wszystko ze swojego życia, droga Dario, pamiętasz nawet z tych najmłodszych lat. Pytaj się Mateusza, bo też słucha radia, kiedy wraca na naukę jazdy. Mateusz, kiedy wracasz, co? Tęsknimy za tobą przez testy przede wszystkim. W związku z tym, Mateusz, jak teoria u ciebie? Pytamy się, no i mamy nadzieję, że niebawem dokończysz kurs na prawo jazdy. Życzę oczywiście wszystkiego dobrego, powodzonka, no i oby te testy również poszły jak najprędzej. Ma być dedykacja dla mamuśki od Darii. Dobrze, oczywiście klimat na naszej antenie się pojawi.
Ale póki co będziemy grali coś innego. Coś chciałem jeszcze powiedzieć. Aha, Malwinka napisała. Jejku, już kupę lat tutaj z wami jestem, a jeszcze nikogo nie znam. No to może na jakimś zlocie kiedyś poznasz, co? Co wy, moi drodzy, myślicie na temat zrobienia zlotu Radia Interstacja? W związku z tym, że za 10 dni minie dokładnie 10 lat, jak tutaj do was się odzywam za mikrofonu Radia Interstacja.pl. 10 lat to chyba dobry powód do tego, aby zorganizować jakiś zlot. W związku z tym na pewno będziemy o tym intensywnie myśleć. Piosenka na życzenie. Prosiła Malwina, więc gramy dla niej. Selfie, chuda Kaśka. Tylko jedno mam życzenie. Wasza muza na naszej antenie cały czas z dedykacją specjalnie dla Malwinki. Malwinka napisała: dziękuję, ależ nie ma za co, cała przyjemność, jak zawsze, po naszej stronie. Chuda Kaśka. Słodki maj, ja i Kaśka na bagarach. W powietrzu bananowej szminki zma. Szeptała wciąż, jaka ze mnie szczęściara. Tego spojrzenia najbardziej mi brak. Już niebawem na naszej antenie klimaty pod tytułem Faded Alan Walker wykonuje go w remiksie Darius and Finlay z dedykacją specjalnie dla Moni od Darii, od kochanej córeczki. Już niebawem. Malwinka ze Skica napisała: to jest osoba, dla której teraz gramy. Ty, ja tutaj z wami jeszcze za czasów Migmastera. No, to był rok 2009 bodajże, w związku z tym, Malwinko, również masz piękny staż, jeżeli chodzi o nasze radio. Pozdrowionka dla wszystkich, ślę DJ Meduza, zagraj Faster Deal, jeśli gdzieś masz. No, być może ma problem z czasem będzie. Mimo wszystko postaram się wyrobić, aczkolwiek jeszcze w tej audycji dużo mamy zaplanowane. Zobaczymy, pożyjemy, jak to wszystko, że tak powiem, się ułoży. Pewnie Daria napisała: Monika z Piły. Jest z nami Mateusz, o czym już wiemy doskonale. Mateusz napisał: pozdrawiam mamusię i siostrę Darię. I pozdrawiam również ciebie, Skandi. Dzięki, Mati! Ja ciebie także pytam się, jak tam testy na prawo jazdy. No, chciałbym w końcu cię jakoś przeegzaminować praktycznie, ale na przeszkodzie stoją testy. W związku z tym bardzo cię proszę, żebyś w końcu się z tym również uporał. Dobrze? No i kolejna informacja od Moniki z Biły. Ja chyba wyciągnę mój złoty zeszyt z lat Radia Bolo i poproszę o piosenkę. Dobrze, Monia, nie ma sprawy, jestem na to jak na lato przygotowany. Z miłą chęcią zagram. Tak, tak, jestem na tak. Dawno nie byłam na zlocie radia. Monia, w 2006 byłaś, 10 lat temu. W świętej pamięci klubie Nemo. To były czasy. Może powtórzymy, co? Niekoniecznie w tym miejscu, bo klubu tam już nie ma, ale w jakimś innym w Pile. Czemu nie? Jestem na tak. Monia, będziesz? Gramy dla ciebie od Darii, twojej córki. Shadow to my light, did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. Where are you now? Where are you now?
Alan Walker i Faded w remiksie. Bardzo fajnym, jak się okazuje. Interstacja.pl, chwita na maksa i oczywiście wieczorową porą moja audycja Skandi. Jestem dostępny dla was codziennie od poniedziałku do piątku między 22 a 23 bezpośrednio po audycji Hit Party Michnikowa. DJ Michnikow teraz się do mnie tutaj odezwał. Nie DJ Michnikow, a DJ Meduza. Zapraszamy do Łodzi na slot. Michnikow zorganizuje miejscówkę. Okej, liczymy w takim razie na niego. No i być może uda się coś zorganizować w centralnej Polsce. Jestem na tak. Każde miejsce jest dobre na slot, byle wiara dopisała i klimat przy okazji również. Nawet no jeżeli będziecie, no to klimat jak najbardziej również będzie gwarantowany. Również i tam, w Łodzi, w centralnej Polsce. Pozdrawiamy DJ-a Meduzę z Łodzi! Że tak powiem, informacja od Mateusza bardzo mnie pocieszyła, ponieważ napisał: Skandi, niedługo się zobaczymy na testach. Czekam, doczekać się nie mogę. Mateusz, przybywaj czym prędzej, bardzo cię proszę. To Alan Walker, Faded. Monia, to specjalnie dla ciebie dedykacja od twojej pociechy, od Darii dokładnie, która cały czas jest z nami, która cały czas nas słucha i chwała jej za to. Teraz formacja Mateo, brak mi ciebie, a za chwileczkę muzyczny konkurs. Jak zawsze o 22.30, również i dzisiaj o zasadach konkursu powiem już niebawem. Tymczasem czekam cały czas na wasze pozdrowienia. Numer gadu 311-54-354. Oprócz tego także zakładka pozdrowienia na stronie Radia Interstacja.pl napisał Mateusz, a ja jestem ciekawy, jak tam Darii idą testy. Daria! W związku z tym pytam się teraz ciebie, jak testy u ciebie? Twój kochany braciszek się pyta, w związku z tym daj znać, napisz, bardzo proszę. Oj, Taruniu, dziękuję za ten kawałek. No i taki wielki buziak od mamuni Moniki. Mua! Specjalnie dla Daruni. Ciągle mi kochanie, brak, wciąż ciebie brak. Ciągle czuję ciało smak, wciąż.
Braciszek Mateusz, jak najbardziej zainteresowany siostrą Darunią, a raczej i jej wiedzą, jeżeli chodzi o testy na prawo jazdy. No i Daria ma już informację dla braciszka. Testy idą tak, że co robię, to negatyw. Chlip, chlip. Daria, może korepetycje były wskazane? Co ty na to? Służę pomocą. No i napisał teraz do nas DJ Meduza. Bajka, disco club, mega miejscówka. Jutro czujemy pieniądze z Michnikowem po audycji. Łobuzy grają. Tak jak grali dokładnie w sobotę w klubie Genetyk w Złotowinie opodal Piły. Fajna impreza, chłopaki. Naprawdę warto być, a tak przy okazji chyba z tej waszej, z waszego zaproszenia skorzystamy. Chyba coś da się zrobić w tej kwestii. To jeszcze jeden, jak chcę, kawałek dla siebie. Nowator, wrócę nad ranem. Napisała Malinka ze Skica. Jeżeli nie zdążymy do 23, to na pewno po 23 w playliście polskiej, przede wszystkim w Radiu Interstacja, ten klimat się pojawi. Bo tak dużo zamówień waszych, a niestety mało czasu przy okazji, moi drodzy, inne obowiązki. Jak na przykład przerywamy już właśnie formację Mateo, żeby wam zaproponować... Uwaga, uwaga, uwaga! Wielki konkurs! Wielki konkurs! Dokładnie, wielki konkurs. O co chodzi w konkursie? Oprócz już za chwileczkę zbitka czterech utworów. I premiujemy was w nas w sposób następujący. Jeżeli odgadniecie jednego wykonawcę, to macie jeden punkt. Jeżeli odgadniecie tytuł utworu, to także macie jeden punkt. W związku z tym, że są cztery utwory, a każdy utwór ma zarówno wykonawcę, jak i tytuł, to maksymalnie można zdobyć 8 punktów. Miejmy nadzieję, że komuś to się uda. Jeżeli nie, no to chociaż jakaś wartość zbliżona do tych 8. Oczywiście osoba, która zgromadzi największą ilość punktów, wygrywa w naszym konkursie. Mam nadzieję, że nie będzie trudno, chociaż utworki do łatwych nie należą. Kilka utworków starszych. Jeżeli zaś słuchacie Radia Interstacja, pewnie powinniście mieć żadnych problemów, ponieważ utwory z tego czasu były bardzo często odgrywane na naszej antenie. Już teraz myślę, że możecie zamienić się w słuch i słuchać. Zbitka czterech utworów, 8 punktów maksymalnie do wygarnięcia. Słuchajcie uważnie, piszcie, no i zdobywajcie punkty. Bardzo proszę. To w takim razie odgadujemy, mamy na to 3 minuty, a póki co Nana Lonely. All for one, one for all. I was told black, white, yellow. If you're
the streets at night after a fuzzy fight. Tears in my eyes, I'm a man looking for the light. Dark is the path. Asking me, the Lord is my shepherd. I'm cold as body emergency. Whom shall I fear? Except the G-O-D. Thank you for the blessings and the skills on the M-I-C. 5 years, we know there's no diggity. Free at last. See the light in me. What goes up must come down. I'll be around when you're headed towards death town. Always look forward, how you never look back. So many tears and there's snakes on my jack. Now I'm riding in my big fat ride. Your ass is late, so look for the line. Nana i Lonely, lata 90, dokładnie rok 97. Kto z was to jeszcze pamięta? Tymczasem, moi drodzy, czas najwyższy na rozwiązanie konkursu. Malwinka liczyła na szczęście, no, że jej pomarzymy. No, dzisiaj niestety jeszcze nie, droga Malwinko, ale być może następnym razem, czemu nie? Ja chcę wygrać po tylu latach chociaż coś. Skąd nie daj się prosić, Malwinko, następnym razem być może byś miała więcej szczęścia. Póki co napisałaś, że... no, zapomniałaś, ale akcent, no... Akcent to jest jeden punkcik, niestety troszkę za mało dzisiaj, żeby wygrać. Kolejne wyniki sprawdzamy. Napisała Monika z Piły, Sylwia Grzeszczak, Karuzela, akcent. To nie jest Karuzela, ale Sylwia jak najbardziej. Sylwia Grzeszczak, akcent. Dwa punkciki na twoim koncie. Mało Mateusz z Piły napisał Sylwia Grzeszczak, Karuzela, Rihanna, akcent. Sylwia Grzeszczak tak, ale nie w karuzeli. Rihanna jak najbardziej, akcent. Także w związku z tym trzy punkciki zaliczamy, to jeszcze nie jest max. Kolejne wyniki. Tutaj teraz informacja od Justyny. Konkurs oszukany, to było wczoraj. Dziękuję, droga Justyno, za to, że tak pilnie śledzisz nas tutaj, no i nasze konkursy. Wczoraj takie mierne wyniki były, że postanowiłem powtórzyć konkurs, wierząc, że dzisiaj troszkę lepiej będzie. Jest lepiej, słuchaj uważnie, za chwileczkę się dowiesz. Mimo wszystko jestem pełen podziwu, Justynko, bardzo dziękuję, że słuchasz, no i tak pilnie słuchasz Radia Interstacja. Daria także napisała, akcent, kropa, skradłaś wszystko. Sylwia Grzeszcza, księżniczka, tak. To nie Karuzela, a księżniczka, to już są 4 punkty. Rihanna napisałaś jeszcze 5 punkcików, ale to jeszcze nie jest max. Niestety, jest 6 punktów, uwaga, to DJ Meduza, który tutaj wskazał, mam, moi drodzy, największą ilość trafnych odpowiedzi. Scatman, Skiba, Ba, Didu. Nie, Scatman John i Scatman dokładnie, w związku z tym punkcik. Później Sylwia Grzeszcza, księżniczka, 2 punkty, czyli już masz 3. Rihanna, Good Girl, nie, Rihanna jak najbardziej to 4 punkty, ale Only Girl in the World to 3 punkciki, na razie są, nie, 4. Akcent i krop, skradłaś wszystko, napisał jeszcze tutaj DJ Meduza. 2 punkciki do 4 dorzucamy, to jest 6 punktów, no i jeszcze raz odgadujemy wspólnie. Nie Skidabadab, a dokładnie Scatman John w klimacie Scatman. Tak on nazwał ten klimat swoim nazwiskiem. Szkoda, że tego pana nie ma już wśród nas. Nie Karuzela, księżniczka, jak zresztą słusznie wskazała nam Daria. DJ Meduza tutaj pochwalił się również swoją wiedzą. Rihanna. Nie Good Girl, a Only Girl in the World. Punkcik dla DJ-a Meduzy. Akcent i kropa, skradła się wszystko. Tutaj większość z was wiedziała, DJ Meduza także 6 punkcików zdobył. W związku z tym już za chwileczkę poza anteną uzgodnimy sobie warunki odbioru nagrody. Póki co specjalnie dla niego. Aplauz, bo jak najbardziej się temu gościowi dzisiaj należy. Jak się okazuje, DJ Meduza może pochwalić się naprawdę bardzo dużą wiedzą muzyczną. Meduza, oby tak dalej. Za chwileczkę do ciebie napiszę. Tupię snuszką w każdy weekend. Jesteś ostrym zawodnikiem. Masz technikę na panienki. Puszczasz im moje piosenki. Tak, wchodzę w disco. Album sprawdź, to nie wszystko. Mam co grać, zagram wszystko. Fair play, się śmiej, zrób coś więcej. Czemu nie wchodzę w kluby, bo tak chcę. Wchodzę w branżę, bo ją kocham. Spełniam cen i nie po procha. W willach, domach i na blokach. Wszędzie tam gra sobota. Zawsze wszędzie, gdzie się da. SOP, spółdzielnia. Do kolędy cię zagrzewa. Laki z tym nie będą ziewać. Już nie musisz ich rozgrzewać. Nie ma miłu, nie ma przewa. Krok do tyłu i dwa w przód. Walec, cud, malina, miód. Essa sam, essa brzmienie, essa krok, essa chód. Tęcz, 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 tęcz. Gubi tylko weź się tym wszystkim. Za bardzo nie ubi, tylko weź się nie zabrać. Tym wszystkim za bardzo, to taniec gotowy. Najpiękniejszy z tańców. I ty też, 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 tańcz, tańcz, tańcz. Gubia tylko weź się tym wszystkim. Nie dalej w trupa, tylko weź się nie zabrać. Tym wszystkim za bardzo, to taniec gotowy. Najprzyjemniejszy z tańców. Jesteś o
siostrą zawodniczką. Masz co chcesz, możesz wszystko. Pod spódniczką kitrasz drobcy. Wiesz co lubią wszyscy chłopcy. Zedwisz się, walczasz nie. Coco Chanel, mademoiselle. Zgrapiasz szyję i masz komplet. Chodzę w ciebie jak woda w gokrę. Zabijasz mnie na słuchawki. Do taksówki zbiegasz statki. Razem wbijamy się wcale. Każdy wygląda wspaniale. Ale ty to przecież wiesz. Możesz wszystko, masz co chcesz. Teraz tylko wyłącz mnie. To są tańce, więc się wie. Dziś jeszcze spotkamy się. DJ tuż ci mnie z konsoli. Póki co skarbie pozwolisz. Rób co musisz, tańc do woli. Nikt ci tego nie zabroni. Po co ktoś miałby to robić? Każdy rób twój salę zdobi. Tańcz, tańcz, głupia. Tańcz, 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 tańcz. Głupia, tylko weź się tym wszystkim. Nie dalej w dupa, tylko weź się nie zabrać. Tym wszystkim za bardzo. To taniec gotowy. Najpiękniejszy z tańców. I ty też, też, też. Tańcz, 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 głupi. Tylko weź się tym wszystkim. Na wagonie upij, tylko weź się nie zabrać. Tym wszystkim za bardzo. To taniec gotowy. Najprzyjemniejszy z tańców. Tylko weź się tym wszystkim. Nie znaleźć dupa, tylko weź się nie zabrać. Tym wszystkim za bardzo. To taniec gotowy. Najpiękniejszy z tańców. I ty też, też, też. Tańcz, 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 głupi. Tylko weź się tym wszystkim. Za bardzo nie upij. Tylko weź się nie zabrać. Tym wszystkim za bardzo. To taniec gotowy. Najprzyjemniejszy z tańców. To Radio Interesacja.pl, to są hity na maksa. No i teraz gorące, serdeczne pozdrowionka od Darii. Uwaga, dla mojego Andrzeja, jak napisała, który siedzi obok, ogląda filmik, pije piwko i żeby się na mnie nie fochał, bo i tak przyjdę tam do niego, a jak już ona przyjdzie do ciebie, to na pewno doczeka się między innymi tego. No nie chcę podejrzewać, co może być jeszcze, ale mogę oczywiście zaproponować, w związku z tym bardzo proszę. Dobra, 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 wystarczy, wystarczy, bo dzieci o tej porze jeszcze nie śpią. To jest informacja imprezowa. Na najbliższy weekend zapraszamy was w kilka miejsc w regionie. Na sam początek Złotów, przed nami 8 urodziny klubu Genesis Złotów. Z tej okazji przygotowano dla was 2 dni niesamowitych imprez. Dzień pierwszy to piątek, najbliższy piątek 15 kwietnia, czyli już jutro. Weekendowe świętowanie rozpocznie się w rytmie disco polo. Na scenie klubu wystąpi kultowy zespół MIG ze swoimi największymi hitami. Wymarzona, Miód Malina, Słodka Wariatka i Nie Ma Mocnych na Mariole. Dzień drugi, w sobotę 16 kwietnia, to impreza pod nazwą Members of Pumping Lens. Tego dnia przygotujcie się na mocne granie. Za konsoletą stanie Matt Brave, miłośnik pumpingowych brzmień, producent, a przede wszystkim DJ, a także Dertex, pochodzący z Rosji, producent i DJ zwolennik dobrej wiksy. Muzyczne trzęsienie ziemi gwarantowane. Ponadto czekają na was takie atrakcje jak konfetti, bazooka CO2, pirotechnika sceniczna oraz lane piwko za 3 zł. Bilety w piątek na disco polo na formacji MIG do godziny 22 10 zł, po godzinie 22 15 zł. Na sobotnią wiksę bilety do 22 z piątkowym biletem 5 zł, a normalnie bez biletu 10 zł. Po 22 płacicie 15 zł. Jeżeli ktoś chciałby zamówić loże, no to zapraszamy pod numer telefonu 725-743-566. Zapraszamy was w piątek także do voucha do klubu EMC Kwadrat, tam kolejny piątkowy dip ze starami dla was Magnum, a także gościnnie Esku. Impreza startuje o 21:00, wjazd za darmo. W sobotę z kolei w Drawskim Młynie w klubie Sonar Resident Night z dekami Magnum, Crash i Bicek, a także Matthew Van Base. Zapraszamy 16 kwietnia w sobotę od godziny 22:00. Panie wchodzą za 5 zł, panowie z kolei za 10. Dobra impreza, na pewno również gwarantowana specjalnie dla was w klubie Sonar w Drawskim Młynie. Hity na maksa. Interstacja.pl. U nas również dobrej muzy brakować nie może. No i teraz gorące wspomnienie. Lata 90. w muzyce klubowej jeszcze i Sandstorm. Oj, kiedyś bardzo często grany to był klimat na naszej antenie, a teraz miłą chęcią do niego powracamy. I gramy dla was, dla tych wszystkich, którzy są z nami wieczorową porą w czwartek w Radiu Interstacja.pl.
Miód Malina od formacji MIG, a jak najbardziej. Miód Malwina, może także, czemu nie? Malwinko, dla ciebie mogliby się postarać i to również zaśpiewać, prawda? Pytanko, czy przybędziesz na 8 urodziny klubu Genesis w piątek, formacja MIG? Być może w klimacie Miód Malwina. Klubowe wspomnienie na naszej antenie, cały czas muzyczny odkurzacz pracuje i odkurza koło poszczególne klimaty muzyczne, jakie mamy okazję prezentować wam na antenie naszego radia. Skandi, zabodaj coś z łobuzów, bo ich jest naprawdę pełno, napisała Malwinka ze Skica. Za chwileczkę w związku z tym klimat ona czuje we mnie pieniądz na naszej antenie od formacji Łobuzy, a póki co to co za oknem. Pogoda. Jeżeli chodzi o dzień jutrzejszy, no to kolejny dzień wiosny. Temperatura maksymalnie podskoczy do 17 kreski. Być może przelotnie popada, ale ogólnie nie będzie źle. A w kolejnych dniach coraz cieplej. W niedzielę nawet do 20 stopni powyżej zera. Pięknie, co? Ona czuje we mnie pieniądz. Wystroiła się jak bijąc. Ktoś tu razem z nami już się żegna, mowa o Mateuszu. Ja już się żegnam z tobą, Skandi, i wszystkimi słuchaczami, pokładam się spać, bo o 3.30 muszę wstać do pracy, więc dobranoc. O Boże, Mateusz, to powodzenia tobie życzę, bo na pewno nie będzie łatwo, ale wierzę, że dasz radę, trzymam kciuki za ciebie. No i napisała teraz Darunia, to odnośnie klimatu, który gramy, to oczywiście Łobuzy, ona czuje we mnie pieniądz. Napisała Daria, pamiętam tę nutkę z soboty z PRL-u, byłam z mamuśką. Mamuśka również nie milczy, mamuśka również się teraz odezwała. Mowa o Monii z Piły, pozdrowionka dla konia Rafała i niech się nie focha na Darunie. Odnośnie konia Rafała, on także chciałby się odezwać, proszę bardzo. Koń Rafał, koń Rafał, na, 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 na,
rapa. Koń hasał wyjątkowo żwawo. Hasał, hasał, hasał. Aż do pożygu. Znacie to na pewno. Koń Rafał, kultowa postać, prawda? Tymczasem w Radio Interstacja musimy jeszcze troszkę poplotkować. Dotarliśmy do rankingu 10 najlepszych prezentów na komunie w 2016 roku. Ten ranking może niektórych zaszokować. Wśród najbardziej pożądanych prezentów wśród dzieci na pierwszych miejscach plasują się laptopy lub komputery stacjonarne najnowszej generacji, konsole do gier wraz z dodawanymi często w pakiecie grami, tablety, najnowsze telefony komórkowe albo aparaty fotograficzne. Jak się okazuje, poza elektroniką dzieci interesują także inne ciekawe prezenty. Wśród nich najczęściej można usłyszeć o kładach oraz rowerach, wakacyjnych kursach, na których zdobędą nowe umiejętności, skotach na spadochronie, wakacyjnych wyjazdach czy specjalnych życzeniach, które wyrażają najmłodsi przed komunią. Krótko mówiąc, złote medaliki i książki to już przeżytek przeszłości. A ja pamiętam zestaw złożony z długopisu, zegarka i kalkulatora. Oj, było się wtedy kimś z takim prezentem. A dzisiaj, dzisiaj to tego kogoś można by wyśmiać za taki prezent. Sasko, hit na maksa. No takie są, moi drodzy, realia. Realia są także takie, że za 7 minut będzie godzina 23, jeszcze 7 minut z nami na antenie pozostaje do 23. A jeżeli komuś mało, to zapraszam już jutro w piątek, jak zwykle po 22 wieczorne spotkanie na antenie waszej interesacji z moją skromną osobą. To jest Ina, to jest import prosto z Rumunii. W klimacie Bampury, a jest okazja, żeby posłuchać sobie właśnie teraz. Bahia. Vamos lá! Jest jeszcze prośba od Malwinki ze Spica, żeby zagrać klimat pod tytułem Katowice nocą. No to 23 na pewno już nie zdążę, ale po 23 ten klimat na naszej antenie się pojawi specjalnie dla ciebie. Malwinka jeszcze napisała. Może małe głosowanie, żeby Skandi grał godzinę dłużej? Raz, nie zawsze. No ale nie w tym tygodniu, bo ja się w tym tygodniu dopiero rozkręcam tak naprawdę.
po długiej przerwie nieobecności na antenie od grudnia, bodajże 13 mnie nie było z wami na antenie, bardzo długo. Ale w przyszłym tygodniu być może dam się skłócić, no i zagram dłużej. Póki co zapraszam na jutro na 22. Póki co formacja Diadem, Niespełniona Miłość, po 23. między innymi Spiżowi Mocniej i Katowice Nocą dla Malwinki ze Skica. A póki co, moi drodzy, jeszcze jeden klimat, który mam nadzieję wprawi was w doskonały nastrój i humor. Nie no, nie nadarzam z tym wszystkim, tak to jest, jak się ma kilka źródeł. Pozdrowień w Radiu Interesacja.pl, gadu gadu po raz kolejny, no i DJ Meduza, który napisał: pozdrawiam całą Interkę i z tobą i Michnikowem na czele. Dziękujemy serdecznie, Meduza, także cię pozdrawiam, zapraszam, zagraj dla nas coś. Samotności dotyk, ból i krzyk niemocy, jak mam się uwolnić, zdobyć tej tęsknoty. Szukam każdej nocy, ciepła twoich dłoni, jeszcze się odwracam, choć tak bardzo boli. Ty ciągle powracasz, choć zawsze tu byłaś, marzenia ukryte na nowo ożywiasz. Ty ciągle powracasz, choć zawsze tu byłaś, marzenia ukryte na nowo ożywiasz. Wszystkie takie same, wszystkie ciebie pełne. Powiedz jak uzabić, przestać z nim już walczyć. Raz na zawsze płomień tej miłości zgasić. Ty ciągle powracasz, choć zawsze tu byłaś, marzenia ukryte na nowo ożywiasz. Ty ciągle powracasz, choć zawsze tu byłaś, marzenia ukryte na nowo ożywiasz. Ty ciągle powracasz, choć zawsze tu byłaś, marzenia ukryte na nowo ożywiasz. Ty ciągle powracasz, choć zawsze tu byłaś, marzenia ukryte na nowo ożywiasz. Pakito, Living on Video chciałoby się wysyłać do końca, no ale niestety, moi drodzy, czas najwyższy się żegnać, 23 minęła, ostatnie pozdrowienia doczytuję i znikam z anteny Radia Interesacja. DJ Meduza napisał: majówka w Interce będzie nasza, lato też, mix, tak, 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 będziemy miksować, będzie dobrze, będzie sympatycznie, wystarczy, że będziecie razem z nami, a na pewno wszelkie, że tak powiem, niedobory muzyczne zostaną w żaden sposób, w każdy sposób zminimalizowane do zera.
Monika z Piły. Mateuszku, przestań, ja też rano wstaję o 4.30. Moniu, może w związku z tym czas najwyższy pomyśleć o spanku, co ty na to? Monia jeszcze napisała, ja też mówię tobie miłej nocy i dziękuję za miło spędzoną godzinkę, a i Daruni też miłej nocy, papa. Dziękujemy, Moniu, w takim razie wszystkiego dobrego. Darunia także się odezwała. Dobra, jest fajnie, ale idę na balkonik na fajeczkę i uciekam, Aśku, po kaszubsku. Dobranoc i miłego wieczorku. Dziękuję, droga Dario, że to, że byłaś, że słuchasz, no i że słuchałaś tego programu. Oczywiście Jusynkę także po gorące pozdrowionka przesyłam, no i podziękowania za to, że słuchała tego spotkania. Wszystkim tym, którzy słuchali z osobna, bardzo gorąco dziękuję. Spiżowi Mosli na pełnym jeszcze z dedykacją specjalnie dla Malwinki, którą także pozdrawiam. Dziękuję jej za słuchanie. No i zapraszam wszystkich na jutro na godzinę 22. Rafał Skandi, do usłyszenia, cześć, pa, pa. Interstacja.pl. Jesteście gotowi? Mocny Spiżowi. Jesteście gotowi? Mocny Spiżowi. Nadchodzi wieczór, uderzamy do Spiżu. Kocham ten klimat i ten powiew prestiżu. One w najbliżu, a my w pobliżu. Dzisiaj lecimy na pełnym Spiżu. Kiedy jesteś tu, należysz do elity. Muza się to dźwięk, efekt jest niesamowity. Rekordowite znowu ludzi tysiące. I te kobiety, takie gorące. Katowice nocą, ze Spiżową mocą i z naszą pomocą damy szabu dziś. Jest karmelowe, jasne i miodowe, dziewczyny gotowe, no to wszyscy Spisz. Katowice nocą, ze Spiżową mocą i z naszą pomocą damy szabu dziś. Jest karmelowe, jasne i miodowe, dziewczyny gotowe, no Spisz. Nadchodzi wieczór, my zbijamy na miasto. Lecz wszędzie pusto, tylko w jednym klubie ciasno. Słuchaj niewiasto, tak dobrej wierzę. Widzę cię w Spiżu, dziś na imprezie. Najlepsze piwo i rezydenci. Tak już od środy w Spiżu się kręci. Cztery bary, dwa poziomy i cztery sale. To przez cały rok, jest jak w karnawale. Jest jak w karnawale, jest jak w karnawale. Katowice nocą, ze Spiżową mocą i z naszą pomocą damy czadu dziś. Jest karmelowe, jasne i miodowe, dziewczyny gotowe, no to wszyscy Spisz. Katowice nocą, ze Spiżową mocą i z naszą pomocą damy czadu dziś. Jest karmelowe, jasne i miodowe, dziewczyny gotowe, no to wszyscy Spisz. Zrobimy niezły szum, tylko w Spiżu taki tłum. Idziemy na Wibum. Whisky, wódka, bo rum. Zrobimy niezły szum, tylko w Spiżu taki tłum. Idziemy na Wibum. Whisky, wódka, bo rum. Katowice nocą, ze Spiżową mocą i z naszą pomocą damy czadu dziś. Jest karmelowe, jasne i miodowe, dziewczyny gotowe, no to wszyscy Spisz. Katowice nocą, ze Spiżową mocą i z naszą pomocą damy.